wnioskiem o udzielenie absolutorium. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Stwierdzam, że na naszej komisji wspólnej na ten temat również rozmawialiśmy. Nie dziwię się, że nie ma dzisiaj tutaj żadnych głosów. W takim razie przechodzimy do podpunktu następnego, jakim jest głosowanie w sprawie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. To jest druk numer 93. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za tym, aby to sprawozdanie przyjąć? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte. I w końcu w tej części przystępujemy do głosowania w sprawie absolutorium dla wójta gminy Dopiewo oraz stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Dopiewo za 2014 rok, druk numer 94. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za tym, aby przyjąć ten głosowanie to absolutorium i udzielić absolutorium? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że absolutorium panu wójtowi z jednocześnie skarbnikowi za 2014 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Gratulujemy serdecznie panie wójcie. Dziękujemy panu skarbnikowi jeszcze raz. Bardzo proszę tutaj panie. Pracowników urzędu, jak i mieszkańców, gratulujemy panu wójtowi Adrianowi Napierale uzyskania absolutorium. Panu skarbnikowi Piotrowi Łoźninowi dziękujemy za trudną pracę w okresie szczególnie od listopada do końca grudnia 2014 roku. Wiemy, że pan wójt i pan skarbnik Piotr Łoźdin poświęcili wiele czasu na to, aby wprowadzić poprawki do budżetu, które umożliwiły bezpieczne zakończenie roku budżetowego 2014. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Natomiast ta praca została doceniona. Została doceniona zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i dzisiaj podczas głosowania za absolutorium. Myślę, że to ważny moment, chociażby z tego względu, że takie absolutorium nie zdarzają się codziennie. Jest to historycznie drugie takie absolutorium, ponieważ zdaję sobie sprawę, że 11 miesięcy pracy zeszłego roku należało do poprzedniego wójta. Natomiast naszym był ostatni miesiąc, grudzień, no i oczywiście prace związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2014 rok, które nie trwały tylko w grudniu, tylko trwały również w następnych miesiącach roku 2015 roku. Także naprawdę duże brawa dla obecnego tutaj Piotra Łoźdina. Dziękuję bardzo.